Witam serdecznie, Tomasz Sakiewicz, dziennikarski poker. Trochę będę dłużej dzisiaj z Państwem, bo też spotkamy się w programie W Punkt. Od wczoraj, chcąc nie chcąc, reklamujemy naszą konkurencję TVP, której Michał Rachoń i Sławomir Cęckiewicz pokazali drugą część serialu, dokumentu Reset. Niezwykle istotny dokument, próby dezawuowania go na wszystkie sposoby przez liberalno-lewicowe, proniemieckie, prorosyjskie media i same w ogóle rosyjskie media, bo w Rosji też jest ogromny atak na ten serial, pokazują, że ten film może być przełomem w głowach wielu Polaków. Zobaczmy fragment wypowiedzi z Telewizji Republika wczoraj Sławomira Cęckiewicza. Publicznie Donald Tusk w wywiadach dla Rzeczpospolitej, w wywiadach dla rosyjskich agencji dziennikarskich, prasowych, mówił o tym, że osobiście jest przeciwnikiem i obecności Amerykanów w Polsce i bardzo sceptyczny. W jednym z wywiadów powiedział, że jest przeciwnikiem. Później to nieco troszeczkę wyjaśniał, bardziej bym powiedział miękko. W każdym razie mówił, że jest bardzo sceptyczny wobec amerykańskiej tarczy antyrakietowej w Polsce. Bardzo często zapominamy, w jakiej sytuacji militarnej, w sensie fizycznego bezpieczeństwa, Polska była w roku 2008. Nie miała nic. I teraz wprowadzenie tutaj jakiejkolwiek grupy amerykańskich żołnierzy było po prostu kwestią, że tak powiem, zupełnie fundamentalną z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa polskiego. To znaczy był to rodzaj tlenu, który pozwalał dotrwać do momentu, kiedy my w ogóle jakoś staniemy na nogi, jeśli chodzi o kwestię wojskową. Jest z nami już Krzysztof Wyszkowski, założyciel Wolnych Związków Zawodowych, działacz Solidarności, doradca premiera Jana Olszewskiego. Może warto też o tej roli pamiętać, bo to taka była poważna wtedy fucha rządowa. Dla mnie najważniejsze życiowe doświadczenie. Ale też znajomy Donalda Tuska i gdańskich liberałów, bo zakładał pan przecież Kongres Liberalno-Demokratyczny. Współpracowałem przy założeniu, byłem członkiem redakcji Przeglądu Politycznego, który był organem środowiska. Wiemy dosyć dużo na temat powiązań z Niemcami, z lobby niemieckim, z fundacjami niemieckimi, z pieniędzmi niemieckimi. To zostało trochę ujawnione, opisane. No ale od wielu miesięcy, a w zasadzie od kiedy Donald Tusk przejął władzę w 2007 roku, pojawił się zupełnie dla nas nieoczekiwany problem. To był najbardziej prorosyjski premier w ogóle w historii III Rzeczpospolitej. Z czego to się wzięło? Myślę, że wytłumaczenie jest bardzo proste. Donald Tusk urodził się i żył do 1989 roku w państwie komunistycznym, zdominowanym przez komunistyczną policję polityczną, SB. No ale pan też, ja też, no to wszyscy żyliśmy w tym państwie. Tak, tak, ale my nie byliśmy chronieni przez SB. A Donald Tusk od początku swojej działalności, życia publicznego, był bardzo troskliwie chroniony przez właśnie komunistyczne służby specjalne. I nigdy z tego powodu nie miał żadnych kłopotów. Dlatego był chroniony, bo był znanym skądinąd publicznie działaczem. Był publicystą samorządności już w 1980-81 roku i u Lecha Bątkowskiego publikował pod własnym nazwiskiem. Mimo to Służba Bezpieczeństwa nie zorientowała się, że w Gdańsku jest taki właśnie młody, ambitny, aktywny antykomunista, którego trzeba by sprawdzić, którego być może trzeba by... Znaczy pan to mówi z przekąsem, że się nie zorientowała, bo oczywiście tak. Zdawali sobie z tego sprawę, tylko nie tak, oczywiście. Się do niego. Ja pisałem, że Służba Bezpieczeństwa przyznała Donaldowi Tuskowi czapkę niewidkę. Po prostu jakoś była ślepa na jego obecność od 1978 roku. Jak ale mówi. Donald Tusk nie jest zarejestrowany w żadnych aktach służb specjalnych PRL. Jest. Raz w życiu, przez cały 12-letni okres swojej działalności niezłomnej, raz w życiu został zatrzymany. Szedł na spotkanie ze mną. Raz w życiu miał rewizję. No tak, ale to nie jest kompromitująca sprawa, no może w oczach PRL-u, ale, nie, ale to raczej zasługa. Tak? No to jest absolutnie kompromitujące, dlatego że
wtedy nie mógł nie mieć tej rewizji, nie być zatrzymany, ponieważ szedł w grupie. Trudno było go, że tak powiem, odseparować, tamtych zatrzymać, a jego oddzielnie uwolnić. Więc raz w życiu przeżył tą przykrość, że Służba Bezpieczeństwa, że tak powiem, dotknęła go fizycznie. Myśli pan, że on już wtedy miał ochronę ze strony Służby Bezpieczeństwa? Jestem przekonany, inaczej to byłoby niemożliwe. Ale jakkolwiek dokumenty o tym świadczą? Nie, nie mamy tych dokumentów, ale dokumentów nie mamy tak samo o Tadeuszu Mazowieckim, o Krzysztofie Kozłowskim. Nie ma nic. Więc to bardzo charakterystyczne, że o wybitnych ludziach III RP, ludziach, którzy tworzyli III RP, a przecież Donald Tusk był z Mazowieckim w jednej partii przecież, tak? Oni później tworzyli Unię Wolności. Cały ten układ postkomunistyczny, ten układ, który bronił pozostałości sowietyzmu w polskim życiu publicznym, był wcześniej oczyszczony, jeżeli chodzi o archiwa Służby Bezpieczeństwa. Nie, był tam Adam Michnik, wtedy jeszcze przed zniszczeniem archiwów, przeglądał te akta, jego warto by zapytać, ale on właśnie forsuje. No ale dobrze, no to są hipotezy, nie mamy tu twardych dowodów, natomiast wiemy, co robił Donald Tusk jako premier, tak? Znaczy, podejmuje szereg działań, znaczy ja pomijam już kwestię 4 czerwca, którą znamy, znamy jego rolę. To było takie odkrycie się tych gdańskich liberałów, szczególnie Tuska, którzy nagle stają po stronie raczej SBC, raczej współpracowników Służby Bezpieczeństwa, a nie tych, którzy chcieli Polskę oczyszczać, co było pewnie szokiem dla wielu młodych ludzi, no bo oni sądzili, że się ci liberałowie zachowają inaczej. Ale jest rok 2007 i jedna z pierwszych wizyt jedzie do Moskwy. Jakaś nieprawdopodobna skala ustępu wobec Moskwy, co widzimy na filmie, ale znaliśmy wcześniej z dokumentów. No, zagrażające bezpieczeństwu państwa decyzje. Zatrzymanie tarczy amerykańskiej tutaj, to znaczy tego się nie da wytłumaczyć w żaden racjonalny sposób. Panie redaktorze, 16 lat przed Tuskiem w Moskwie był Lech Wałęsa. W 1992 roku. I też całkowicie uległy wobec Jelcyna. Dlaczego? Bo Jelcyn miał materiały. Wszystkie materiały kompromitujące na Wałęsę, że Wałęsa był bezbronny i usiłował. Ale o materiałach Wałęsy wiemy. Teczkę widzieliśmy. Widzieliśmy to, co ujawniono 4 czerwca, widzieliśmy to, co było w szafie Kiszczaka. No, delikatnie mówiąc, nie wywikła się, a wiedza była już wcześniej, tak? W przypadku Tuska nie mamy takiej wiedzy. Można to tłumaczyć jakimiś zaszłościami? Myślę, że można to tłumaczyć tą charakterystyką Wałęsy, którą przedstawił Kiszczak. Oszust, krętacz, kłamca, niewiarygodny. Wałęsa próbował się czasami wyrwać. Znałem go blisko i wiem, że cierpiał. Są dokumenty, które mówią o tym, że był agentem, to go męczyło. Ten związek z Matką Boską, oczywiście dzisiaj ośmieszony i zresztą skompromitowany, ale w tym na początku było coś ważnego. On usiłował się z tej matni, z posłuszeństwa wobec komunistycznej policji politycznej jakoś wycofać. No, ale też potrafili mu dawać taką przestrzeń, żeby sądził, że jest samodzielny, potem docisnąć. No, poza tym tak, on za pieniądze zrobi bardzo wiele. To jest człowiek, którego można kupić, prawda? No, ale zostawmy Wałęsę. Tak. O Wałęsie wiemy dużo, Wałęsa jest czytelny. Ale co się stało z Donaldem Tuskiem? Ale Tusk nie miał za sobą żadnej przeszłości patriotycznej, nie? On w domu mówił po niemiecku, czy w święta śpiewali niemieckie kolędy. On nie miał polskiego. Być może on się skarżył, że ojciec go bardzo bił. Być może bił wyrodka, czuł w nim oszusta, ale. Znaczy on próbował Donald przedstawiać zawsze ojca jako tam ofiarę. W moim przekonaniu tajemnica polega na tym, że. To kompletna nieprawda, z zupełnie innego powodu i dużo później znalazł się w więzieniu. Myślę, że rzecz polega na tym, że Tusk był zawsze wierny. Po prostu nigdy nie kręcił. To, co Kiszczak mówi o Wałęsie, że był krętaczem i oszustem, to Tusk był wiarygodny dla służb specjalnych. Dlatego nie trzeba było go niczym straszyć. No dobrze, a teraz zaczyna się polityka resetu. Tusk ma szansę oprzeć się na Stanach Zjednoczonych. Amerykanie bardzo chętni wykopują Amerykanów. Opiera się na Niemczech, opiera się na Rosji.
Skąd ten wybór? To tylko można tłumaczyć przeszłością, czy była w tym jakaś rachuba, na przykład dotycząca jego późniejszej kariery? No w 98 roku to już jest bardzo zaawansowana kariera, również jeżeli chodzi o Unię Europejską. To są już bardzo bliskie związki z fundacjami niemieckimi, z pieniędzmi niemieckimi. Tak. Jeżeli się weźmie raz pieniądze z BND, no to już jest bardzo mocne trzymanie. Gwoźdź ścisłości. Wśród tych pieniędzy, które były wymieniane, bo część jest udowodnionych, nigdzie nie było napisane z tą BND. To były jakieś niemieckie fundacje, jakieś, ale z tyłu... No dobrze. No niedawno mieliśmy wiceszefa BND, który był ambasadorem w Polsce. No to nie są przypadki. No po prostu to jest kontrola swojego, prawda. Zresztą tak, nawiasem mówiąc, Tusk do ECS-u w Gdańsku wyznaczył Kerskiego, Niemca. Ja go zapytałem, czy był agentem SB. A on mówi, nigdy tam nie pracowałem. SB czy BND? BND, przepraszam. Nigdy tam nie pracowałem. No to są te... Myślę, że to są te związki. On nie może się wyrwać już. W momencie, gdy nawiązał kontakt z Niemcami, a wcześniej miał kontakt z SB, które było długim ramieniem KGB, no to uprawiał tą politykę, którą widzieliśmy, którą uprawiali Niemcy, czyli przyciąganie Rosji do Unii Europejskiej przeciwko Ameryce. A dlaczego to było w ogóle możliwe? No bo przecież, no powiedzmy, Tusk, załóżmy, że tak jest, że ma jakieś uwikłania, o których nie wiemy z papierów, no ale załóżmy, że ma jakieś uwikłania. Wiemy o tych pieniądzach niemieckich, bo to już trochę zostało opisane. No przecież tam jest kupa innych ludzi, którzy muszą w tym uczestniczyć. Tak? Jak to się dzieje, że cała ta formacja nagle staje się najbardziej prorosyjską formacją, bardziej niż byli komuniści? Początki KLD to jest właśnie uwikłanie w złodziejstwo komunistyczne. Pod koniec PRL-u, z lat 80., komuniści zaczęli rozkradać majątek narodowy na potęgę. Ja wtedy jeszcze nie znając mentalności, osobowości Tuska, byłem świadkiem, kiedy tam w tym środowisku zapanowała taka teoria, że nie możemy pozwolić, żeby komuniści sami rozkradli majątek narodowy. Mamy prawo do swojego udziału. W związku z tym, to w tym środowisku... A komuniści chętnie się podzielili. Ale bardzo dokładnie. Za przysposobienie sobie takiego sojusznika, bo przecież pamiętam, że w 91 roku jesienią, tuż przed wyborami, taką naradę w środowisku KLD, gdzie Tusk oświadczył, że najbliżej nam programowo jest do SLD. To bardzo charakterystyczne. Tam te związki, do tych związków doszło natychmiast. Każdy niekomunista, który chciał coś ukraść z majątku narodowego, no był natychmiast notowany. Przecież w bankach, w przelewy to wszystko musiało działać. Tam masowo ci ludzie podejmowali się takiej funkcji syndyków. Jeden z kolegów miał, zdaje się, był syndykiem w 7 przedsiębiorstwach. Te przedsiębiorstwa po prostu następnie kradziono. To środowisko zostało kupione, przekupione i podporządkowane ogólnej linii. Zostało nam 30 sekund, ale chciałem jeszcze krótko jedną rzecz zapytać, bo to, że to jest środowisko, no delikatnie z lepkich rąk, to chyba widzieliśmy to od 30 lat. To Unia Wolności mówiła o nich złodzieje, prawda? Ale kwestia smoleńska jest czymś więcej niż tylko pójściem na kradzież, czy nawet taką szkodzenie własnemu państwu w imię jakichś tam interesików. To jest jednak wystawienie prezydenta na śmierć. Czy to, oni byliby do tego zdolni? Oni naprawdę byli zdolni do tego, żeby pogodzić się z tym, że prezydent może zginąć, a potem zatuszować to? To jest 30 lat podporządkowania interesom Rosji i Niemiec. 30 lat przyzwyczajeń, nawet gdyby chcieli, nawet Wałęsa, ten oszust, krętacz, też się nie może z tego wyrwać. A co dopiero Tusk, który, jak mówię, nigdy żadną niewiernością w stosunku do komunistów się nie wykazał. Więc 30 lat to wystarczy, żeby człowieka głęboko przerobić. Jaruzelskiemu zamordowano ojca i służył jak pies Sowietom. Tusk wyrzekł się własnego ojca, służy Rosjanom i Niemcom. No, z tym ojcem to jest jeszcze inna historia. Już nie chcę zagłębiać się w meandry rodzinne, bo coś tam wiemy na ten temat. Bardzo dziękuję. Krzysztof Wyszkowski, działacz Wolnych Związków Zawodowych, założyciel Solidarności, doradca premiera Olszewskiego.
był moim państwa gościem, a już za chwilę pogadamy, porozmawiamy o tym, co dzieje się z sondażami, z trendami społecznymi, no pewnie z człowiekiem, który wie wszystko na ten temat. Jest z nami dr Tomasz Żukowski. Witam serdecznie, panie doktorze. Witam serdecznie. Panie doktorze, mieliśmy kilka poważnych zmiennięć w ostatnich 3 miesiącach. Od marca, można powiedzieć, trzęsie sceną polityczną. A najpierw wybucha sprawa ataku na Jana Pawła II, która zmienia w ogóle trendy społeczne. Tak? Ta część konserwatywna się budzi, widać wyraźne przesunięcie trendów społecznych, ogromne marsze. W sumie kilka milionów ludzi w tych 30 paru marszach uczestniczyło w Polsce i na świecie. Potem pojawia się sprawa Komisji Spraw Rosyjskich Wpływów i nieoczekiwany efekt, bo opozycja się po raz pierwszy jednoczy przeciwko tej komisji i jest marsz 4 czerwca, którym bierze według policji 100-kilkadziesiąt tysięcy ludzi w samej Warszawie. Jest to duży marsz, bez wątpienia bardzo widoczny. Teraz mamy kwestię imigracji, która jeszcze pewnie nie została skonsumowana, ale bardzo ciąży na debacie społecznej i zaczyna mieć wpływ. I nieoczekiwany efekt w sondażach. Rośnie generalnie Platformie i PiS-owi w tej kolejności. Tak bardziej było słowo Platformie, potem PiS-owi. Traci tak zwana trzecia droga na tym. To już tak będzie, czy to jeszcze wszystko się porozkłada inaczej? Wie pan, do wyborów jest jeszcze dobrych parę miesięcy, to dopiero będzie jesień. Chociaż w wakacje pewnie temperatura emocji politycznych opadnie, przynajmniej w jakimś stopniu, ale i tak będzie wyższa niż w takim sezonie niewyborczym. To po pierwsze. Po drugie, pan wymienił kilka bardzo ważnych wydarzeń, które wpływały na nastroje społeczne, ale warto zwrócić uwagę, że mimo że to były kwestie ważne i budzące i silne emocje i też jakby znaczące, patrząc z perspektywy interesów, jakie mają różne grupy Polaków i Polacy jako całość, różne grupy społeczno-zawodowe, to ich wpływ na notowania głównych partii był jednak z jednym ważnym wyjątkiem, stosunkowo ograniczony. Ani PiS, ani z tym jednym wyjątkiem, o którym za chwilę, Platforma specjalnie z tego powodu swoich notowań nie zmieniała. Dlaczego? Dlatego, że po prostu oba te obozy dzieli bardzo silna, na bardzo, może powiedzmy, bardzo głęboki okop silnych emocji. To nie tylko są interesy, to nie tylko są różne wartości, a to są bardzo silne emocje, szczególnie silne i szczególnie negatywne w wypadku Platformy, która buduje się właśnie na takich takiej antypisowej nienawiści, a to jest wiele dowodów. Już zmierzając ku końcowi, ten jeden wyjątek, no parę tygodni temu, myślę o marszu, co się okazało, po prostu w wyniku tych silnych emocji, silnej polaryzacji, nastąpił przepływ elektoratu wewnątrz antypisu. Od słabszych formacji, mniejszych, mniej jakby zaangażowanych w rywalizację polityczną, ku tej najsilniejszej, czyli ku Platformie czy Koalicji Obywatelskiej. No na tym straciła i trzecia droga, czyli formacja pana Hołowni, pana Kosiniaka i zdaje się też Lewica, chociaż chyba, nie wiem, raczej mniej, ale też straciła. No ale to chyba na własne życzenie, bo oni się koniec końców dołączyli do tego marszu, nabili w też frekwencji, bo swoich ludzi tam wysłali i zostali całkowicie zmarginalizowani. Ich nie było w ogóle widać na tym marszu. Tusk ich no, dosyć brutalnie potraktował. No to można powiedzieć, że mają już w tej chwili kubeł zimnej wody. Czy to już im wystarczy, czy Tusk da radę ich zwasalizować do końca? On próbuje, natomiast oni walczą, no bo oni walczą o coś, co jest najważniejsze dla każdej formacji, każdego obozu politycznego, każdej grupy polityków, czyli własna podmiotowość, własna niezależność. W tej sytuacji to by była kapitulacja wewnątrz obozu antypisu, ale kapitulacja ewidentna.
czyli innymi przyjęcie tego, że to właśnie Tusk będzie ustalał, kto z ich formacji i na którym miejscu będzie kandydował do parlamentu. To by oznaczało, że jakby ulegną destrukcji. W wypadku formacji takich jak Lewica i PSL, które mają długie życiorysy i wiele wspólnych, ważnych interesów, powiązań różnego typu ważnymi grupami interesu, no to po prostu jest śmiertelne zagrożenie. Dlatego myślę, że oni będą walczyć tak długo, jak będą mogli. I już pierwsze takie posunięcie wykonali. No przypomnę to zaproszenie na debatę dotyczącą edukacji, którą zresztą przyjętą nawet początkowo przez Platformę, a potem, kiedy tylko Donald Tusk zmarszczył brwi, kiedy wysłał sygnał, wojna trwa, prawda, to nie są wybory, to jest wojna, no to od tego momentu wycofano się z tego. No ale PSL nie występuje tu sam, tylko z Hołownią. To tak. PSL ma swoją potrzebę samodzielności. Czy Hołownia też będzie ją miał? To Hołownia też. No przecież pamiętajmy, że życiorys tej formacji, ta formacja to jest opowieść o alternatywnej, lepszej platformie. Która zresztą, ta opowieść dała w jakimś momencie formacji Hołowni, kiedy Platforma była słabsza, kiedy była w najgłębszym kryzysie, przewagę sondażową. Była taka możliwość, że gdyby kalendarz polityczny w Polsce w tym wyborczym był inny, że Hołownia wypchnąłby tę Platformę na plan drugi albo w ogóle ze sceny politycznej. W tej chwili oczywiście sytuacja wygląda zupełnie inaczej, no ale jak ktoś już przeżywał to poczucie, że dominuje, że ma szansę, no to trudno mu jest w tej chwili prawda, zrezygnować z tego i pogodzić się z tym łatwo. Znaczy, kiedy ma się swoich współpracowników, swoich liderów lokalnych, którzy już mają obiecane tak zwane jedynki w poszczególnych okręgach wyborczych. To jest cała sieć interesów. I myśli pan, że to się już nie zmieni, że oni już nie pójdą do Tuska z prośbą, przyjmij nas na listę, bo tutaj koalicja 8% próg i będzie po nas, że to już... Myślę, że w pierwszej kolejności raczej zejdą do 5%. Czyli po prostu dogadają się, żeby stworzyć oddzielny podmiot, czy powiedzmy, że pan Hołownia wystartuje z list PSL-u, tak jak wcześniej pan Kukiz w poprzednich wyborach. Dopiero w następnej kolejności, myślę, ja sobie mogę wyobrazić, że jednak zgodzą się na... Ale to będzie po prostu dla nich katastrofa. To będzie po prostu ratowanie resztek po katastrofie właściwie. Także myślę, że oni zrobią bardzo wiele, żeby się obronić. I myślę, że jakieś szanse na to mają, ponieważ narzędzie, którym posługuje się Donald Tusk, czyli czysta nienawiść, jednak nie jest atrakcyjna dla wszystkich wyborców, którzy są krytyczni. Przede wszystkim to nie jest długotrwałe narzędzie. Nie da się tak silnych, negatywnych emocji wiecznie utrzymywać. Tak, no ja już pomijam to, że to jest narzędzie rodem ze związku, znaczy z Rosji. To nieprzypadkowa jest ta zbieżność języka Donalda Tuska i Putina, jeśli chodzi o różnego typu epitety, a akurat te najsławniejsze elementy przekazu negatywnego, czyli 8 gwiazdek, no to jest dokładnie to samo, co niedawno powiedział na temat państw NATO Putin. A teraz opór przeciwko Komisji do Spraw Rosyjskich wpływów, no, wydaje się oczywisty. No, Tusk ma się czego obawiać. Ale widać, że popularność tego serialu Reset rosnąca, tak? Bo mimo tam wściekłego ataku, który na autorów wykonano i na te filmy, to oglądalność rzeczywiście bije jak na dokument rekordy. Pokazuje, że jednak może być pewien efekt, który przekracza bańkę tą własnych zainteresowanych podobnymi poglądami. Czy to nie nastąpi taki moment, w którym jednak część potencjalnych czy wahających się wyborców zacznie się zastanawiać, czy coś z Tuskiem jest nie tak, tak? Że jednak ten problem Rosji u niego istnieje. Czy uda mu się zateflonować, zabetonować ludzi przed tego typu sygnałami, nawet mimo oczywistych dokumentów? No to jest pytanie oczywiście o to, na ile ludzie będą gotowi taką wyjść z tej bańki i dostrzec to, co poza bańką tą antypisowską się dzieje. Ale myślę, jeszcze ważniejsze pytanie jest takie, czy tego typu, czy sprzyjać tego typu działaniom będą ważne grupy interesu, które jak na razie konsekwentnie, a w końcu takie sygnały docierają, raczej Tuska
bronią, czy próbują rozmyć te najzupełnie, bardzo niepokojące zarzuty dotyczące jego osoby. Więc wiele od tego zależy. No, jest zdumiewająca schizofrenia Amerykanów, tak? Bo z jednej strony mamy ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych i bardzo dobrą współpracę z tym rządem. Tak? Nawet na różnice poglądów, bo jednak liberalno-lewicowy prezydent USA i konserwatywny rząd polski i po pierwszych trudnościach związanych z tym, że było blisko tej ekipie do Trumpa. Dzisiaj świetna współpraca. Największy poziom inwestycji amerykańskich, ogromne zaangażowanie wojskowe. No, można powiedzieć, te trzy podstawowe sektory amerykańskie, czyli militarny, energetyczny i informatyczny, wchodzą do Polski jak nigdy. W zasadzie konkurujemy już z największym poziomem tych inwestycji. A z drugiej strony no, mamy polityków amerykańskich, media amerykańskie, kapitał amerykański w TVN-ie, który nawet nie zauważa inwestycji Intela w Polsce. Tak? Znaczy, to jest rekord świata swoją drogą, nie zauważyć największej inwestycji amerykańskiej przez stację z amerykańskim kapitałem. Myśli pan, że to będzie tak trwało, czy Amerykanie się obudzą? No, już pytam pana bardziej jako politologa niż jako socjologa. Wie pan, trudno powiedzieć. Ja nie jestem tego pewien. To jest czysta schizofrenia. No ja panu dorzucę. Z badań wyrobionych w roku 2020 wynikało, że stacja z amerykańskim kapitałem, rywalizująca o widzów ze stacją z polskim kapitałem, czyli z TVP, skupiała głównie oglądały je osoby, które twierdziły, że głównym polskim sojusznikiem powinny być Niemcy. Natomiast ci, którzy oglądali TVP, twierdzili, że głównym polskim sojusznikiem powinny być Stany Zjednoczone. Amerykanie znają te badania, czy... Wie pan, skąd ja to mogę wiedzieć? Nie wiem, ja już to kilka razy publicznie mówiłem. Więc myślę, że znają, dlaczego mieliby nie znać. Bo ja mam wątpliwości, czy ci, którzy tam organizują brief, tego typu rzeczy, tak? Tego typu kontaktów, poglądów, dla władz amerykańskich, czy oni mówią prawdę. Znaczy, ja mam często wrażenie, że Amerykanie, przynajmniej po niektórych oświadczeniach Departamentu Stanu wobec Polski, żyją w jakiejś alternatywnej rzeczywistości, że oni po prostu nie znają podstawowych faktów tego, kim jest Donald Tusk, z kim trzyma, TVN i tak dalej. To... Ja myślę, że prawda jest, myślę, że bardziej, ja tego nie wykluczam, że do pewnego stopnia coś takiego może mieć miejsce, ale myślę, że główne wyjaśnienie jest proste. Znaczy, oni po prostu obstawiają obie opcje, jeśli chodzi o prawda, sytuację wewnętrzną z jednej strony, a ze względów ideowych jednak bliższa jest im ta opcja bardziej na lewo. No, proszę zwrócić uwagę, na którym marszu ambasador USA był, a na którym parę dni później nie był. No, to, że poglądy liberalno-lewicowe dotyczące mniejszości seksualnych i tak dalej, to i pani Mosbacher tutaj, która była od Trumpa, nie różniła się. Potem bardzo żałowała, że źle obstawiła. Jak przestała być ambasadorem, zaczęła dużo trzeźwie oceniać rzeczywistość, bo się zorientowała, że ją chyba oszukano. Ale to, że w takich kwestiach kluczowych, bezpieczeństwa, podstawowych interesów Stanów Zjednoczonych, no, oni obstawiają opcję, która chce ich stąd wykopać. Tak? No, już raz to zrobiła. To jest jednak zdumiewające. Wie pan, ja myślę, że zakładam sobie, że inwestując tutaj, jakby umacniają swoją pozycję i w ten sposób zmniejszają ryzyko tego, zwiększają możliwości dalszego oddziaływania, niezależnie od wyników wyborów. Potem pamiętajmy jeszcze jednej rzeczy, że Amerykanie mają tak naprawdę strategicznie do wyboru dwie strategie. Pierwsza strategia to jest taka, w której głównym sojusznikiem w Europie są Niemcy, które jednak w związku z tym powinny wysłać sygnał, że generalnie będą realizować najważniejsze cele strategiczne amerykańskie w tej części świata. A druga strategia alternatywna, wynikająca z braku zaufania do Niemiec w tej właśnie roli, to jest taka, żeby zainwestować w kraje w Europy Środkowo-Wschodniej z Polską, z Czechami, Węgrami. Czyli nowi sojusznicy, nowe regionalne potęgi, tak, które zastąpią Niemcy. To jest dla nas tak ważniejsze. Albo zrównoważą przynajmniej. Tak. Jesteśmy już po czasie, ale tak bardzo krótko. Czy zmiana szefa sztabu w PiS-ie coś oznacza? Czy to jest jakaś duża zmiana, czy to jest tylko kwestia zastąpienia jednego drugim, bo się wypalił? To znaczy, na pewno to ostatnie to zresztą wynika z oświadczenia samego zainteresowanego, czyli
czyli dotychczasowego szefa. Natomiast zmiana ta nie jest zmianą jakościową w wymiarze politycznym, bo i w jednym, i w drugim wypadku są osoby z tego, z podobnego środowiska. W tym naturalnym jakby sporze, czy jakby takim ważeniu wpływów między, prawda, partią i parlamentem, i klubem, a rządem, w dalszym ciągu jakby no, ważniejsi są politycy, są związani z formacją. A zarazem jest to, pamiętajmy, że ten polityk, który to, czyli Joachim Brodziński, który to będzie szefował, był szefem dwóch zwycięskich kampanii, więc w tym sensie to jest chyba zmiana na lepsze. Odpoczął sobie i będzie miał więcej siły, można tak to podsumować. Bardzo dziękuję. Doktor Tomasz Żukowski, politolog, socjolog, był moim Państwa gościem. No chętnie bym kontynuował tą rozmowę, jeszcze imigrantów popytał, ale to może w kolejnych programach nam się uda o tym porozmawiać. Dziękuję bardzo.